Tematem krótkiej prezentacji będą niesteroidowe leki przeciwzapalne. Takim najbardziej znanym przedstawicielem tej grupy leków jest aspiryna, ale również ibuprofen, flurbiprofen należą do tej grupy. I chciałam powiedzieć o tym, jak one działają. Ich celem w organizmie jest enzym o nazwie cyklooksygenaza. Jest to enzym, który istnieje właściwie we wszystkich komórkach organizmu, we wszystkich tkankach. Na początku lat 90. odkryto, iż ma on dwie izoformy, różniące się liczbą aminokwasów. Ta różnica jest tylko 10 aminokwasów. Zgodność sekwencji między tymi formami wynosi około 60%. Natomiast to, co jest istotne, to tak zwana cyklooksygenaza 1, w skrócie COX-1, istnieje w organizmie cały czas. Ona, substancje, które są syntezowane z jej udziałem, służą w ochronie przewodu pokarmowego. Natomiast jej druga forma, tak zwana COX-2, powstaje tylko w wyniku reakcji zapalnych, a substancje, tak zwane prostanoidy, syntezowane z jej udziałem, są odpowiedzialne za wszelkie reakcje zapalne, czyli gorączkę, ból, obrzęki. Leki, niesteroidowe leki przeciwzapalne są inhibitorami tego enzymu, to znaczy hamują cały dalszy ciąg reakcji. Naturalnym substratem tego enzymu jest kwas arachidonowy, który pochodzi z kwasów tłuszczowych, które przyjmujemy razem z pożywieniem. A więc leki mają wbudować się w miejsce aktywne tego enzymu, nie dopuścić do wejścia kwasu arachidonowego do miejsca aktywnego i w ten sposób zatrzymują całą dalszą kaskadę reakcji. Problemem klasycznych niesteroidowych leków jest fakt, iż inhibują one obie formy cyklooksygenazy, czyli i pierwszą, i drugą, co jest związane z wszelkimi efektami ubocznymi dla organizmu, szczególnie z wrzodami żołądka, z nadżeraniem nerek, z chorobami dwunastnicy, ponieważ w wyniku inhibowania tej pierwszej formy cyklooksygenazy nasz przewód pokarmowy nie jest dobrze chroniony. W związku z czym rozpoczęto poszukiwania leków selektywnych, które będą hamowały tylko cyklooksygenazę 2, no i w ten sposób zatrzymają jakąś reakcję uboczną. Na ekranie widzimy właśnie ten enzym. To jest pierwsza forma, cyklooksygenaza 1. Ona występuje naturalnie w formie dimeru. Żółty, zielony to są dwa monomery. Na błękitno mamy zaznaczone helisy, na szaro beta-kartki, czyli strukturę drugorzędową tego enzymu. Na czerwono widać hem, który jest wbudowany też do enzymu. I w obu tych formach jest ibuprofen. Tu jest na pomarańczowo, mniej więcej w tym miejscu. Tu jest na ciemno-zielono. W tym też rejonie monomeru znajduje się miejsce aktywne. Tam właśnie wbudowuje się lek. Poszukiwanie leków selektywnych opiera się o różnice w miejscach aktywnych obu form enzymów. Miejscem aktywnym cyklooksygenazy 1 jest tunel hydrofobowy, natomiast miejsce aktywne cyklooksygenazy 2 jest powiększone o tak zwaną kieszeń hydrofilową. Możemy to zobaczyć na ekranie. To już jest tylko fragment ścisłego miejsca aktywnego cyklooksygenazy. Na różowo pokolorowane są najważniejsze aminokwasy. Związki, które widzimy w środku, jest to flurbiprofen na czerwono i selektywny inhibitor o nazwie SC558. To nie jest to substancja, którą skomercjalizowano, znaczy nie możemy kupić jej w aptece. To jest właśnie ten tunel hydrofobowy. I w nim lokują się wszystkie klasyczne leki przeciwzapalne. Natomiast tu znajduje się mała kieszeń hydrofilowa, którą wykorzystują leki selektywne. Ta kieszeń, istnienie tej kieszeni jest spowodowane zamianą dwóch aminokwasów. W cyklooksygenazie 1 mamy histydynę, tu pomalowaną na zielono, natomiast w koksie 2 mamy argininę, która jest dodatnio naładowana, co jest miejscem dodatkowych oddziaływań z potencjalnym lekiem.
I zasadniczą różnicą jest walina i izoleucyna. Widoczne tutaj. Na zielono jest izoleucyna, na różowo jest walina. Izoleucyna jest dłuższym aminokwasem, ma dłuższy łańcuch boczny, czyli wypełnia tą przestrzeń w cyklooksygenazie 1 i dlatego leki nie mogą wykorzystać kieszeni, która jest tutaj. Ona po prostu nie istnieje, bo w tym miejscu znajduje się łańcuch boczny izoleucyny. I u podstaw poszukiwania leków selektywnych leży właśnie ta różnica w budowie samego miejsca aktywnego. Lek wchodzi do miejsca aktywnego od dołu enzymu. W tym miejscu znajduje się sieć wiązań wodorowych, która zostaje zerwana. Także lek wchodzi do tunelu, bądź też wypełnia również kieszeń hydrofilową znajdującą się po lewej stronie. Wszystkie klasyczne leki przeciwzapalne mają na końcu grupę karboksylową. Jest to ta grupa tutaj, która w pH fizjologicznym jest zdysocjowana, ujemnie naładowana przez to i oddziałuje z argininą znajdującą się tu. To powoduje dobre zakotwiczenie leków w tunelu hydrofobowym. Leki wybiórcze i selektywne nie mają już grupy karboksylowej. Mają często grupy z siarką bądź też azotem, które znajdują się mniej więcej tu. I one mogą oddziaływać z argininą będącą w kieszeni hydrofilowej. Ponadto leki wybiórcze i selektywne. Wybiórcze to znaczy takie, które preferują inhibowanie COX-2, natomiast w dalszym ciągu inhibują również COX-1. A selektywne to takie, które już właściwie wcale nie wiążą się z COX-1. Na planszy, którą pokażę za chwilę, widać klasyczne, wybiórcze i selektywne leki przeciwzapalne. Do klasycznych leków zaliczamy kwas acetylosalicylowy, czyli aspirynę. Zaliczamy ibuprofen, flurbiprofen, naproksen. To są związki czynne, które wchodzą w skład leków, które możemy kupić w aptece. No i we wzorach, tak jak powiedziałam przedtem, widać, że wszystkie one mają grupę karboksylową. Tą, która właśnie dysocjuje i oddziałuje elektrostatycznie z argininą, znajdującą się w tunelu hydrofobowym. Dwa leki, które narysowane są niżej, czyli nimesulid oraz meloksykam, są to tak zwane inhibitory wybiórcze, czyli te, które tylko częściowo inhibują COX-1, natomiast koncentrują swoją działalność, jeśli można tak powiedzieć, na COX-2. Dwa najniższe leki, celecoxib i rofecoxib, są zaliczane już do inhibitorów selektywnych, czyli takich, które inhibują tylko cyklooksygenazę 2. Niestety produkcja tych leków jest na tyle kosztowna, iż są one bardzo drogie i należy szukać nowych, znaczy są poszukiwane nowe, które będą być może tańsze i przez to będą mogły być bardziej popularne, czyli będziemy zdrowsi. Na ekranie monitora widzimy ibuprofen w centrum aktywnym cyklooksygenazy 2. Aminokwasy, które są dookoła, należą właśnie do ścisłego centrum aktywnego. A tu jest słynna grupa karboksylowa zdysocjowana, która oddziałuje z argininą będącą w tym miejscu. W swojej pracy magisterskiej, którą robiłam jakiś czas temu, poszukiwałam właśnie selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy. Była to grupa związków dosyć prostych w budowie, składających się z trzech pierścieni, połączonych właściwie w linii prostej. I okazywało się, że one nie bardzo selektywnie działają na cyklooksygenazy, dlatego że mogą, tak jak te klasyczne leki, ustawić się w tunelu hydrofobowym, w linii prostej. Czyli równie łatwo jest im wejść do COX-1 i do COX-2. Natomiast w toku swojej pracy zmieniłam ich budowę, dodałam jeszcze jeden pierścień, tak żeby tworzyły one taki trójkąt, w centrum którego również będzie pierścień. W chwili pokażę, jak taki związek łączą się. To są te związki. Na błękitno
zaznaczone jest ustawienie takiego nowego związku w cyklooksygenazie 1. Czyli widać, iż związek ten właściwie wcale nie wszedł do centrum aktywnego, on pozostaje tu na dole. Jest to pozytywna jak najbardziej obserwacja, bo znaczy to, że nie będzie inhibował cyklooksygenazy 1. Natomiast na fioletowo narysowane jest ustawienie tego związku w cyklooksygenazie 2. Widać, że wypełnia on tą kieszeń hydrofilową. Tu są dwie grupy hydroksylowe, które oddziałują z seryną i z tyrozyną, co wspomaga zakotwiczenie tego związku w miejscu aktywnym. Jak widać, jest on już bardzo duży. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery pierścienie. I to pewnie również jest przyczyną tego, iż nie wchodzi do miejsca aktywnego cyklooksygenazy 1, no ze względu na to, że po prostu się tam nie mieści. Natomiast doskonale wypełnia całe miejsce aktywne cyklooksygenazy 2. To była praca tylko teoretyczna, nie było przeprowadzone żadne eksperymenty, także nie mogę powiedzieć, iż jest to na pewno lek. Być może powoduje on zupełnie inne efekty uboczne albo będzie w jakiś sposób toksyczny dla organizmu. Natomiast jeśli chodzi o teoretyczne projektowanie leków, to teoretycznie spełnił on swoje założenia. Inhibuje tylko cyklooksygenazę 2, a nie inhibuje cyklooksygenazy 1. Odkryto całkiem niedawno, iż enzym ten uczestniczy, znaczy cyklooksygenaza 2 tylko i wyłącznie, występuje również w tkankach nowotworowych. Także można by profilaktycznie podawać takie selektywne inhibitory w leczeniu, właściwie w zapobieganiu powstawaniu nowotworów u osób zagrożonych tą chorobą. Odkryto też, iż cyklooksygenazy 2 ma związek z chorobą Parkinsona i chorobą Alzheimera, aczkolwiek nie wiadomo w jaki dokładnie sposób. Zbadano jednak, że podawanie leków niesteroidowych, leków przeciwzapalnych opóźnia albo łagodzi objawy tych chorób. Tak więc droga jest szeroka i do przejścia, bo cel jest ważny.